Dzień dobry moi drodzy, ten odcinek nagrywam tak naprawdę pod wpływem promocji, jakie dosięgnęły procesory AMD. 5600X wszedł do polecanych, a za chwilę powiem nieco więcej o modelu 5600G, na którego bazie można złożyć bardzo ciekawy i do tego tani komputer. Zapraszam. Pomyślałem sobie, że nagram ten materiał w takiej formie, nie w konwencji shorta, bo być może ta promocja za chwilę się skończy i Ryzena 5 5600G nie otrzymacie poniżej 1000 zł. Dziś ten procesor kosztuje niecałe 850 zł. Jeszcze wczoraj jego cena świeciła na 799, co w ogóle było moim zdaniem mistrzowską wyceną za ten procesor. Ale o czym mowa? 5600G to, jak mam nadzieję wiecie z mojego testu, APU. APU, które posiada całkiem niezły zintegrowany układ graficzny. Niestety nie jest to APU RDNA, jeszcze stare, bazujące na WEDZE, ale cały czas dające sobie radę w grach komputerowych. Zresztą możecie zobaczyć, jak sobie radziło w wielu grach komputerowych. Na przykładzie mojego testu testowałem APU w Cyberpunku, w Wiedźminie, w Fortnite, w mniej wymagających tytułach takich jak World of Tanks i tam faktycznie 5600G wraz z RX-em Vega 7 dał sobie radę z większością tych gier. Ale już naprawdę przechodząc do szczegółów. Mamy komputer za nieco ponad 2000 zł, którego bazą jest Ryzen 5 5600G. Bazą zarówno do użycia na dziś, jak i do przyszłego upgrade'u, o czym będę mówił za chwilę. Dalej mamy płytę główną, tanią, na chipsecie B550. Można oczywiście pokombinować się z płytą B450, z racji też takiej, że procesor nie wspiera PCI 4.0. Natomiast dziś B450, niektóre oczywiście kosztują sporo lub po prostu są niedostępne i lepiej w tej konwencji wybrać B550. Pamięć RAM najlepiej najwyżej taktowana. 3600, 3800, 4000, ale zdaję sobie sprawę, że taka pamięć kosztuje już krocie. Za Patrioty Viper Steel z zegarem 4400 MHz na bidajach zapłacicie ponad 500 zł i według mnie do APU jednak lepiej jest to wszystko skroić z pamięcią 3600 CL17. Będziecie mieć tą wydajność całkiem zadowalającą, a przy tym nie wydacie kroci na taki RAM. Kwestia innych komponentów no jest do przedyskutowania. Ja zaproponowałem takie, czyli zasilacz EVGA. Można oczywiście wziąć lepszą jednostkę. Mamy do wyboru obudowę, czy to pod micro ATX, czy to pod ATX-a. To jest jakby kwestia Waszych gustów i guścików. Sam procesor nie wymaga wiele w kontekście chłodzenia. Mianowicie, jeśli chodzi o obudowę, pamiętajcie proszę, że na tym pierwszym etapie, przed upgrade'em, nie będziecie posiadać karty graficznej. Jest to rozwiązanie które jest skierowane na przyszły upgrade i spokojnie do takiego 5600G w przyszłości jesteście w stanie doposażyć na przykład, no tutaj strzelam, RTX-a 3050, RX-a 6600, nie widzę też przeszkód, by nawet włożyć RTX-a 3060. Jest jak najbardziej taka opcja. Pamiętajcie jednak, że wydajność czysto procesorowa tej jednostki będzie w pobliżu i5 10400F. Troszeczkę mniej od 11400F, ale z drugiej strony więcej nieco od 10400. Tak to mniej więcej będzie się rozstrzygało. Ten komputer na dzień dobry poradzi sobie z mniej wymagającymi tytułami. W późniejszym czasie można go upgrade'ować i tym samym zyskać bardzo ciekawą wydajność. Cóż chcieć więcej za nieco ponad 2000 zł? Na obecną chwilę ciężko cokolwiek zaproponować, a w chwili, kiedy mamy do czynienia z tak słabymi kartami w okolicach 1000 zł, RX-em 6400, 6500 XT, GTX-em 1630, no takie APU naprawdę jest warte rozważenia, jeżeli posiadacie ograniczony zasób gotówki, pieniędzy, jak zwał, tak zwał. Moi kochani, to wszystko w tym odcinku, szybkie przedstawienie. Korzystajcie z tych promocji, bo moim zdaniem niektóre promocje AMD, szczególnie na te tańsze jednostki, naprawdę są warte zainteresowania. Trzymajcie się, mówił Lipton, pa, pa.